Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Mania Plus Encore Mode. I dziś będziemy robić... Encore Mode. Więc muszę się do czegoś przyznać, poprzechodziłem sobie to prywatnie troszeczkę, Encore Mode. Znaczy troszeczkę, no prawie całą grę przeszedłem. Więc wiem mniej więcej, gdzie są już jakieś... pierścienie. Nie dokładnie wiem, od razu mówię, nie wiem, nie znam ich na pamięć, ale wiem po prostu, że w pewnych miejscach są i jakoś się mogę do nich dostać. Więc ogólnie najbardziej są, z tego co zauważyłem, tak najwysoko po prostu. Bo tam najczęściej są takie miejsca, takie no. Więc po prostu będę ich szukał i przeszedłem już wszystkie wszystkie special stage, więc powiem tylko tyle, że krzanić czwarty special stage i dobra, jak raz po prostu to jest, może się do czegoś przydać, bo on jest okej do eksploracji. Ray jest lepszy i tak. Nie mogę powiedzieć, że Tez jest dobry, bo Tez jest po prostu znośny do eksploracji. Tak to powiem. Okej. Dobra. Więc pójdziemy sobie tutaj. Nie wiem, jak już wspomniałem, gdzie są poszczególne te smaragdy. A więc mamy cały skład. Ray, Mighty, Sonic i Tails and Knuckles. Choć nie chcę iść. Po prostu będę sobie tutaj eksplorował troszeczkę. I może coś znajdę, może nie. Fajnie by było, jakbym coś znalazł. Nic. I ten gdzieś leciał. Okej. Wolę tych takich nienazwanych. Pamiętam, jak się nazywają. Monitorów nie rozwalać, bo to jest bardzo niebezpieczne. Niebezpieczny sport to jest bardzo. Teraz sobie gdzie. I w ten sam monitor do tego samego wlazłem. Świetnie. I coś tam może być. Opa. Może. Special stage, błagam. Błagam, że go nie skrzanię, jak to robiłem w przypadku. Okej, już się bałem, że trochę, że to będzie. Że to będzie koniec poziomu, ale jednak nie. Nie mogę znaleźć żadnych special stage. No już chyba nie. To szczęście, bo naprawdę nie chcę zmieniać na co innego poza Tailsem, bo Tails może się przydać. Ale i tak jest bezużyteczny, bo mamy Raya. Tylko po prostu Tails jest troszeczkę łatwiejszy do używania aniżeli Ray. Bo Ray po prostu trzeba mieć trochę mechaniki, którą może już trochę bardziej ogarniam, bo pograłem trochę Encore Mode sam dla siebie, ale styl jest dla mnie czarną magią. Styl jest dla mnie czarną magią. Bardzo. I to już jest koniec poziomu. Poznaję po ścianach. No cóż. Może w akcie drugim będę miał więcej szczęścia. Bylebym tylko nie musiał ich powtarzać, bo na serio czwarty szmag jest najtrudniejszy i wolałbym tego nie robić tyle razy, ile to robiłem prywatnie, bo prywatnie próbowałem ten cholerny szmag zrobić. Cholerny czwarty szmag chaosu! Próbowałem go robić jakieś 7 razy. Ale oczywiście później to już zrobili te special stage łatwe jak nie wiem co.
Jest to, jak frustracja była wtedy nieziemska. Przecież to jak po prostu mamy tego lata, to jest. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze dwa razy. Możecie trachnąć. Teraz... tak. Szkoda, że nie zmienili za bardzo tych bossów. Przydałoby się jakiś... No bo ogólnie Encore Mode to jest taki... Można powiedzieć nadal, że to jest trochę taki hard mod bardziej, ale... nad bossami mogli się trochę bardziej postarać. Mogli ich zrobić jakiś taki cięższy. Już trochę bardziej, bo na przykład... No... W ogóle bossy by się nie zmieniają praktycznie. Nie wiem, czy jakkolwiek boss tak naprawdę jakoś się choć trochę zmienia. Mieli niezwykłą okazję wykorzystać tych usuniętych bossów, jak na przykład ten Pachinko boss, czyli praktycznie papier, kamień, nożyce. To by było fajne, znaczy byłby trudny do opanowania, ale styl byłby fajny. Bardzo do rozgryzienia jakoś go sobie pograć. Oh shit. Halo? No, powiem. Nie, czekaj. To jest coś fajnego? Nie! Nie ma tu nic fajnego. Bo to Maja, haha! A no serio, ja lubię hejtować. Znaczy ja bardzo nie lubię hejtować Mani, ale hejtuję ludzi, którzy mają Mani jako jedyny praktycznie powód, żeby hejtować Forces. Jak nie mogą po prostu mieć przyjemności z samego grania w Manie, tylko o, widzicie jak Mania to zrobiła, dlaczego Forces tego nie zrobiło? I mean, Jezus Maria, okej, dobra, rozumiemy, Forces nie wyszło. Masz teraz coś nowego do powiedzenia z tym? Czy będziesz cały czas ten argument używał? Okej, fajnie. Teraz spadaj. Ale po prostu nie, ja bardzo... Znaczy, fakt faktem, ja jestem fanem Forces i tak dalej. Lubię tą grę i można też powiedzieć, o Pixel, ty jesteś tylko zły dlatego, że... bo lubisz Forces, a Mani nie lubisz. Właśnie problem jest taki, że ja lubię i Mani, i Forces. I... po prostu... No to mnie denerwuje, że Mania to jest jedyny tak naprawdę... Znaczy w większości jedyny powód, dla którego ludzie hejtują Forces. Taki najbardziej, że muszą do tego wracać. Jakby nie mogli tego tak zostawić, już okej, dobra, nie wyszło. Pohejciliśmy sobie, teraz możemy iść dalej i grać sobie w Manię. Bo właśnie tak się nie dzieje. Bo musimy dalej... O, widzicie, jakie plus jest dobre! Co w ogóle plus nie jest aż takie dobre, jeśli chodzi o DLC. O, widzicie, jakie plus jest dobre? Kurde, dlaczego tego nie... Dlaczego to nie było Forces? Widzicie, Sonic Team po prostu jest gównialny i nie umie robić gier. Hoho. Podczas gdy... Guys, Mania jest na przykład tak zgliczowana, że mogę ją po prostu nazwać Sonic'iem 06 klasyków, a ludzie i tak by... A ludzie by mnie po prostu zabili, gdybym coś takiego powiedział. Bo... To jest klasyk i klasyk zawsze będzie broniony przez fanów. Modem gry tego nie mają. Znaczy mają tak trochę ślepych tych fanów, ale styl, klasyki mają tego 100 razy więcej. Mają 100 razy więcej mocy, jeśli chodzi o swój fanbase i po prostu... jak ja tego nie lubię. Po prostu, że klasyka każdy obroni. Znaczy faktem tego nie było w Sonic 4 epizod pierwszy i drugi. Czemu? Bo to była techniczna rzecz biorąc gra modern nadal, a nie klasyczna. Miała estetyki modern i tak dalej, więc jest nawet do dziś tak traktowana jak gra modern, a nie jak gra klasyczna. Więc... Nie, znaczy teraz trochę się poprawiło, ludzie przynajmniej bronią choć trochę epizod drugi,
który jest lepszy niż Sonic 4 epizod pierwszy. Ja to mogę przyznać z pełną świadomością. I... po prostu no... A fajnie, że to się poprawiło, ale jednak... Po co to było? Dobra. Pierwszy special stage. Jak to schrzanie znowu się zdenerwuje. Jest teraz max skupienie. No te special stage'e... Plus, co mi się bardzo nie podoba, zrobili... Znaczy, fajnie, że zrobili special stage'e trudniejsze, ale chodzi o to, że dali takie chamskie momenty, jak na przykład, że... Chyba to w dalszych special stage'ach jest, ale tutaj też się tak pojawia, że są takie bardzo ostre skręty i... Biorąc pod uwagę, że ta gra jest bardziej śliska niż Sonic R, to... jednak to nie pomaga. Więc... no. Tak właśnie nazwałem Sonic R lepsze niż Special Stage Mani. Nie jest jakoś o wiele lepsze, jeśli chodzi o sterowanie, ale styl jest... da się w R bardziej grać. Może dlatego, że jest też dedykowany przycisk do skrętu, przez co skręty można brać bardziej... no lepiej, bo... Nie! God damn it! To dlatego, że wpadłem w bomby. To będzie długie. Mam nadzieję, że zrobię ten special stage, bo to naprawdę dla mnie jest żałosne, że ja tak do nich lamię. Ferek. Może to słynny taki szczęście let's playera, czy coś w tym stylu. Zakładam, że that's the point trochę. Więc ja no i już boss. I to flying... Oh shit. Nie! Okej. No kurde, Flying Battery. Nie no, we Flying Battery trochę znalazłem Znaczy, no kurde, gdybym pamiętał jeszcze chociaż jak do tych special stage'ów wchodziłem, to byłoby fajnie. Tylko, że ja kurde nie mam pamięci takiej dobrej. Powinien to nagrywać, to byłoby lepiej. Mógłbym post komentary to robić. No cóż. I ogólnie tylko ciekawostka, ten... ta paleta kolorów jest nawiązaniem do... Sonic Free Master Edition? Znaczy, kurde, nie pamiętam, czy to było w... akcie pierwszym czy akcie drugim. Wiem, że któryś akt był nawiązaniem właśnie do Sonic Free Master Edition. Zobaczcie, że będę mało mówił na special stage'ach, ale na serio, one są okropne. Nie wiem czemu, ale Mach 2 według mnie jest najlepsze do sterowania. Jest takie... Ma dobrą szybkość, jest... bardzo dobrze skrętne. Znaczy, bardzo dobrze skrętne, nie... Nie wiem, w sumie to jest jakieś dobre określenie, ale... bardzo dobrze się nim skręca. I... Jakby tylko Mach 3 było... tylko przyspieszeniem, a zostałoby... to wszystko takie samo, to byłoby zarąbiście, ale niestety tak się nie dzieje. Nie, błagam.
Are you kidding me? I teraz pewnie będę miał timeout. Znaczy time. Nie to stwierdzenie, ale dobra. W ogóle taka ciekawostka, w wersji PC Mani z tym samym nowym update'em i tak dalej, przez przypadek zostało zostawione pewna funkcja deweloperska dająca... No i timeout. Ja pierdzielę. Została zostawiona pewna funkcja deweloperska, która jeśli na kontrolerze, jeśli wciśniecie trójkąt, to mówię to jakbym grał na kontrolerze PS4, to od razu dodaje wam się Mac i jeśli macie Mac 3 to bonus, taka... Więc jeśli macie manię na PC, to możecie to sprawdzić. Taka ciekawostka, niestety w wersji konsolowych z jakiegoś powodu tego nie ma. A szkoda, bo by słyszał sobie, że były 100 razy łatwiejsze do zrobienia. Tak od razu sobie pierdzielnąć do Mach 3. To by było okej. Wtedy. Nie. To źle mi się to widzi. Zdecydowanie to jest klątwa let's playerska. Bo kiedy chociaż prywatnie miałem też problemy, to jednak były one mniejsze niż tutaj. I... O, już nawet nie chcę wiedzieć, co będzie, jak jeśli kiedykolwiek dojdę do Special Stage 4. Bo to wtedy... I'm out. Nie robię let's playa, dziękuję za uwagę. Fajnie się grało w manie. Never again. Le kurde. Może tu jest następna. Aha. Ała. Ciekaw jestem, czy tutaj będzie na górze Goloring. Nie. Tego nie chcę. Te ze znakiem zapytania są zbyt groźne, jak na moje gusta. Kurde. Teraz idziemy tu. Coś to aktywowało. Dobra, idziemy tu. I mam cholernie spocone ręce. Na serio się bo na serio się stresuje. Ojojojojojojoj. To się źle skończy. I myk. Oj, no uniknę cudem śmierci. Oh no. Knuckles! A nie, no już was, no świetnie, kurde no, nigdy nie zdamy na tych szmach tu. Ma. Easy. Dobra, uff. Mam bardzo złe przeczucie co do tego wszystkiego. Ojej. Bo już w tym momencie to ja już miałem wtedy 4 szmaragdy.
w najgorszym wypadku, jak dojdę do poziomu, w którym miałem już szmaragdy, to mogę zmienić na... Mogę zmienić wtedy save'a. To by technicznie byłoby legitne. Kurde, musiałbym wam pokazać wtedy jakiś... jakiś montaż tych special stage'ów, to nie byłoby mi na rękę bardzo. Więc no, oby do następnego mojego nagrania wyszedł jakiś guide z tym, gdzie są wszystkie te duże pierścienie. To by mi się przydało bardzo. Nic nie ma. No, Tails! Tails Dice in Sonic... Nie, Forces też, ale... Tails Dice in Sonic Mania Adventures, potwierdzone info. Spoiler! To powinienem dodać. Oh. Dobra. Podejście czwarte. To jest naprawdę żałosne. Wreszcie ten cholerny pierwszy szmaragd chaosu. Teraz 6. help me. Ja nie wiem, jak ja to zrobię. Muszę to zrobić dla widzów. Ale nie wiem, jakim cudem. O jeny, jeszcze raz tylko trzeba przejść ten Flying Battle Act 2. Goddammit. Ten odcinek będzie troszeczkę dłuższy niż poprzedni. Bo nie wiem, czy nie będę też próbował znaleźć innych szmaragdów. Znaczy szmar. Wiem, gdzie jest na 100 pro 1. Ja tam zawsze łażę. Ła. Nie o to mi chodziło. Ale wiem na 100 pro, gdzie jest jeden pierwszy. Bo jego aż tak bardzo nie zmienili, jeśli chodzi o gdzie on jest, ale... No. Ja to sobie mam do powiedzenia. No to po prostu pójdziemy tam. I zdobędziemy oby drugi szmaragd chaos. W sumie byłem skonfundowany, dlaczego nie... nie było... tego... dźwięku dostania życia. A Wani nie ma życia w Encore Mode. Są tylko postacie, więc technicznie rzecz biorąc, no... Niby są te życia, ale nie są nazwane życiami i zmieniamy wtedy postać, ale... Basically to jest to samo. Nie to. Pyk, dobra. Teraz się spadamy. Okej. Okay.
O, właśnie to jest to miejsce, o którym mówiłem. Oczywiście nie zbieramy zamiany, bo po co? I tu po... Tu powinien być... Tu, właśnie. Okej. Z tym też miałem trochę problemów, ale... Z tyłu. Ogólnie miałem trochę problemów z każdym z tych special stage'em, ale kurde... Czwarty jest okropny. Tak samo jak to było chyba w manii podstawowej nawet. Czwarty też mi dało za skórę za pierwszym razem, jak przechodziłem ją. Nie! O Jezus Maria, jakie tu ja po prostu save robię. Okej. Okay. Idzie mi teraz lepiej. Tylko żeby... Kurde... Obawiam się tego czwartego, no. Ale gdyby nie te moje fejle, to już bym miał kurde 5. Tam ileś, nie wiem, nie pamiętam nawet. Wziąłem tam. Nie znalazłem tam. Ale kurde, nie. Ale no kurde, no nie no. Not on the course. Wasz maragdy, niezły wynik jak na odcinek z moim lamieniem. Knuckles! Oh no! Oh. Teraz tu mogę iść. To jest taka hec, tutaj kolejny szmaragd. Nie, I'm dead! You're kidding me. No kurde no. Myślałem, że tu jakiś sekret będzie. Nie ma sekretu. Ała. Uff. Nie umiem w Sonicu eksplorować, okej? Okay? Sonic to nie jest seria do eksploracji, okej? Okay? Sonic to jest seria do odwalania różnych rzeczy. Ale nie do eksploracji. Eksploracje to są open world, jak Skyrim czy Zelda. Ojba. Ale nie Sonic. I my. Teraz tutaj, tutaj. Teraz polecimy tutaj. Ała. Tu. Nie! Okej, to może być trochę... Chociaż... Mikey'ego sobie zostawię. Kidding me, right? Muszę mieć chociaż jedną postać latającą, bo to jest must, po prostu.
Mighty też będzie potrzebny, bo on ma parę ekskluzywnych ścieżek, gdzie są special stage. Więc on mi będzie bardzo potrzebny też. Głównie to najbardziej optymalne to by było Tails i Mighty, ewentualnie Tails i Ray. Mighty i Ray. Więc no. Sega Senpai, proszę. Mighty, co ty tam robiłeś? Kurde, tam były te item boxy. Już 30 minut. O ja pierdolę. Dobra. Więc pyk! Jej, Ray! Więc mam teraz duo z Sega Sonic Edge. Znaczy, w Sega Sonic Edge było trio, ale co tam, kurde. I mamy Egget! Którą fani sobie upodobali. Kurde. Przynajmniej raz dostała. Dostał, kurde, to jest Eggman, a nie Egget, kurde. Już się zbytnio przyzwyczaiłem do niej. Ale jest fajnym pomysłem. Fajnie by było Romanie 2. Chciałem mieć. Kurde. Nice. Zmienimy się na Mighty'ego, bo czemu nie? Aha! Jej! Zabiliśmy Eggmana. Tutaj teraz myk. Wow! Uff, go wystrzeliło znowu. Fajnie jest glitch z tym animacją. I teraz... nawiązanie do Sonica 2 na Game Gear'a. A więc tak, to jest... to już jest koniec na ten odcinek, więc... będziemy robić Press Garden i... następny... zobaczymy w następnym odcinku, a na razie dzięki wam za oglądanie, mam, że wam się spodobało. Na razie i cześć! Pa, pa! Chaos Control!